Moi drodzy, mamy pierwszy wtorek nowego roku, niedokładnie, bo koncert był we wtorek, ale jako nasze spotkanie, nabożeństwo to jest pierwsze. I chciałem kontynuować ten cykl, który rozpocząłem przed świętami, czyli mowa o narodzeniu Pana Jezusa w takim ujęciu chronologicznym, w kontekście historycznym, w kontekście kulturowym. Rozpoczęliśmy to przed świętami, później była jeden wtorek, kiedy dzieliliśmy się naszymi podróżami z Krzysiem, więc odpadło. Ale wiecie co, tak to jest przyjęte, że cały styczeń jest jeszcze taki przeznaczony na różne noworoczne spotkania. Nie, czasem do końca stycznia są jakieś wigiliki organizowane, więc myślę, że w styczeń sobie możemy jeszcze pozwolić na tą tematykę. Zanim przejdę do szczegółów, to tak jak poprzednio, jak za każdym razem, chciałbym odczytać fragment, który mówi o Jezusie, jakim On jest. Nie chcemy skupiać się na dzieciątku, nie chcemy skupiać się na tych szczegółach, choć będziemy o nich mówić, ale cały czas mieć w świadomości, kim On jest. Z listu do Kolosan 1:15 i dalej. On jest obrazem niewidzialnego Boga. Praprzyczyną wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim, w Nim trwa wszystko, razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierwszym z martwych stałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i poprzez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. To jest perspektywa. Nigdy, rozmawiając nawet o szczegółach, niech nam nie umyka to, kim Jezus jest. A teraz ze względu na czas pozwólcie, że przejdę już do tego tematu, nie będę już robił powtórki. Myślę, że coś tam zapamiętaliście, mówiliśmy wcześniej o genealogii, czym ona jest, co z niej wynika. Później mówiliśmy o służbie kapłańskiej, o Zachariaszu, o zwiastowaniu mu przez anioła. Doszliśmy do momentu, kiedy Zachariasz, troszkę zdezorientowany tym, co usłyszał, poprosił o znak. Poprosił o znak i znak otrzymał. Znak otrzymał pewnie nie taki, jaki bym sobie mógł wymarzyć, ale otrzymał znak, czyli został niemy i prawdopodobnie głuchy, aż do momentu, kiedy to się wykonało, czyli dziecko przyszło na świat. W tym momencie chyba, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba się zatrzymałem, ale chciałem uzupełnić kwestię znaku. Dlaczego? Dlatego, że widzę czasem wśród nas wierzących, że ludzie wierzący lubią funkcjonować, kierując się jakimiś wyjątkowymi znakami. Czasem to określa się jako runo. To runo bierze swoją nazwę z historii Gedeona, który właśnie potrzebował takiego znaku i wystawił runo. To oczywiście był kawałek wełny, no ale jakoś to popularnie zostało uznane jako słowo runo. I wiele dzieci bożych funkcjonuje na zasadzie takiej, że wykładają sobie runo przed Bogiem i otrzymują odpowiedzi. Powiem tak, bądźmy z tym bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni. Dlatego, że to nie jest dobry sposób komunikacji Boga z nami, ani nas z Bogiem. Naprawdę. To może być w wyjątkowych sytuacjach, jakichś szczególnych, jakaś ewentualna pomoc, ale to musi być jakoś objawione chyba przez Boga, że możemy akurat się tym posłużyć. Słuchajcie, to nie działa dobrze. Dlaczego Zachariasz poprosił o znak? Bo nie mógł zaufać temu, co usłyszał. Gdyby zaufał, nie prosiłby, prawda? To dla tej samej przyczyny czasem my prosimy o znak, bo nie umiemy zaufać w to, co słyszymy. To raz. A po drugie, wiecie, to tak upraszcza nasz sposób otrzymania odpowiedzi. To taki ekspres. To takie ekspresowe tempo i to jeszcze na naszych warunkach.
prawda? Powiedz mi, Panie, bo się mi śpieszy, jak to jest. Na przykład ktoś, nie wiem, zmienia pracę, załóżmy, i sobie wystawia runo, że nie wiem, ktoś tam do niego ma oddzwonić do 15, załóżmy, jak odzwoni, to jest, jak nie odzwoni, no to nie ma. Zawsze jakąś odpowiedź ma. Moi drodzy, to naprawdę nie jest sposób komunikacji Boga z nami. Bóg chce inaczej. To, co mówiłem 2 dni temu. Jezus ma się w nas zadomowić. Mamy zapuszczać korzenie w relacje z Nim. Tam uczymy się Go słuchać. Objawienie 3:20 mówi: stoję u drzwi i kołaczę. Kto mnie wpuści, będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Tam będziemy słyszeć Jego odpowiedzi. Psalm 32 mówi: pouczę Cię, wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą. Moi drodzy, to wszystko Bóg chce robić, ale nie na nasze żądanie znaku. To jest coś, co może nas wprowadzić wręcz w problemy. Bo wiecie, jak to jest z runem, zawsze coś usłyszymy, zawsze coś nam wyjdzie, albo wyjdzie, albo nie. I można być przekonanym, że to jest Boża wola. Prawda? A wcale to nie musi być tak. Bo jeżeli sobie ustawimy jakieś runo, że załóżmy tam, tak jak przed chwilą powiedziałem, do 15 się ma coś stać, no to jak się stanie, to mamy jedno, jak się nie stanie, to mamy drugie, nie? No więc mamy Bożą odpowiedź. Czasem bardzo złudną. Więc uważajmy na to, to nie działa tak. Bóg chce się z nami komunikować. Popatrzcie, w Biblii mamy setki lat historii. Tysiące ludzi. A ile mamy opowieści o znakach? Gedeon, Hiskiasz, Achaz, ktoś tam może jeszcze? Kilka. A setki mamy przykładów, kiedy Bóg rozmawiał z człowiekiem i człowiek go usłyszał. Setki. Albo i tysiące. A więc, moi drodzy, uważajmy na to, to nie jest dobra forma. Może być w jakimś szczególnym, bardzo szczególnym przypadku, ale ja w tym zalecam wielką ostrożność. No to tak chciałem uzupełnić kwestię znaków tego, co chciał otrzymać Zachariasz, no i otrzymał, ale niezbyt przyjemny. Okej, Zachariasz otrzymał ten znak, wrócił do domu, Elżbieta zachodzi w ciążę i tą historię na chwilkę odkładamy. Mija 6 miesięcy i Gabriel znowu się pojawia, tym razem w innej miejscowości, miejscowości Nazaret. I tutaj otwórzmy sobie Boże Słowo, Ewangelię Łukasza. Natomiast w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret. Do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła zastanawiać się, co by to powitanie miało znaczyć. Na razie do tego miejsca. Jaka była sytuacja Marii? Maria najprawdopodobniej w tym momencie miała około 15 lat. Józef, wbrew niektórym czasem opiniom, bo czasem się było coś tam słychać, że Józef był stary, nieprawda, żadne źródła tego nie wymieniają, raczej wszyscy bibliści skłaniają się, że mógł mieć około 18 lat, więc młodzi ludzie i są zaręczeni. I musimy sobie wytłumaczyć, co dla Izraelitów wówczas znaczyło zaręczenie, bo ma to wielki związek ze wszystkimi reakcjami i dalszą historią tych ludzi. Jak wyglądała procedura zaręczyn w ówczesnym świecie, w Izraelu? Wszystkim oczywiście zajmowali się rodzice. Kiedy młody pan, chcąc, mając na myśli jakąś dziewczynę, zgromadził odpowiednią ilość pieniążków jako swojego wkładu i posagu. Wtedy wybierał jakiegoś swojego pośrednika, który razem z rodzicami wybierał się do domu młodej pani. Standardowo rodzice tej młodej pani chcieli przywitać poczęstunkiem gości. Z reguły albo zawsze odmawiano posiłku, dopóki nie załatwią wszystkich spraw. Więc rodzice potencjalnej pani młodej znowu swojego wybierali swojego pośrednika
I między tymi pośrednikami toczyły się negocjacje odnośnie kwoty i szczegółów. Kiedy negocjatorzy ustalili, to wtedy zapytywano młodą panią, czy się zgadza, czy chce. Kiedy wyraziła zgodę, to dopiero wtedy podawano poczęstunek. Dopiero wtedy wszyscy hucznie świętowali. Słuchajcie, to był formalny kontrakt zawarty przez obie strony. Rozwiązany ten kontrakt mógł być jedynie przez dwie sytuacje. Śmierć albo rozwód. Pomimo, że to było narzeczeństwo. W czasie tego narzeczeństwa, jeśli jeden z tych młodych by zmarł, załóżmy, umiera młody pan, przyszły, to ta dziewczyna zostaje wdową, pomimo, że nie są jeszcze po ślubie. I odwrotnie tak samo. Więc praktycznie to już jest małżeństwo, oczywiście bez możliwości współżycia. I od tego momentu tych zaręczeń do dnia ślubu mija nie więcej niż jeden rok. No i właśnie, Maria była dokładnie w tym momencie, w tym okresie. Biblia nie wspomina, nie wiemy, w którym okresie tego rocznego oczekiwania była, ale to był ten czas. I spodziewam się, że to był dla niej cudowny czas. Zobaczcie, młoda dziewczyna, zaczyna się jej życie układać. Wszystko pięknie się toczy. Ma marzenia, ma przyszłość. I w tym momencie, kiedy wszystko tak pięknie się dla niej układa, na scenę wkracza anioł Gabriel. I wszystko komplikuje. Bo przychodzi z poselstwem, które jest dla niej niezwykle trudne. Kolejne wersety, trzy wersety przeczytamy. Anioł zaś powiedział: przestań się bać. Mario, znalazłaś łaskę u Boga, oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim. Nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Zanim sobie omówimy, co przekazał anioł, to spróbujmy pomyśleć o Marii. Co czuła? Co działo się jej w głowie? Co myślała? Zobaczcie młodą dziewczynę, która wszystko miała poukładane i wszystko nagle zaczyna się chwiać. Na chwilkę nie myślmy o tym, o konsekwencjach przyjęcia, bo to za moment będę mówił. Ale sam fakt, że ma zostać matką kogoś absolutnie wyjątkowego. Trudno nam zrozumieć, co mogła myśleć. Słuchajcie, to był moment, to były sekundy, to była żywa rozmowa. Ale jak wiele rzeczy musiało przemknąć jej przez myśl. Kim to dziecko będzie? Chociaż usłyszała, co usłyszała. Zobaczmy, co zwiastował jej anioł. Po pierwsze powiedział: nie bój się. Po drugie zapowiedział kwestię poczęcia i urodzenia dziecka. Wiecie, w normalnych warunkach to byłaby ogromna radość. Kobieta w Izraelu to dla niej największa radość. Mieć dziecko. No ale nie w tych okolicznościach i nie w tym momencie. Później anioł mówi: nadasz mu imię Jezus. Jezus pochodzi od hebrajskiego słowa Jozue, a tłumaczy się jako Jahwe zbawia. Tak naprawdę to Jozue, ten biblijny Jozue, był takim typem Pana Jezusa. Mówi się często Jezus Chrystus. Myślę, że każdy chyba wie, że Jezus to imię, a Chrystus to wcale nie nazwisko. To jest tytuł, to jest oficjalny tytuł. Z grecka Chrystus, z hebrajska Mesjasz, chodzi po prostu o namaszczonego, o pomazańca. Kolejne zdanie, które usłyszała: będzie Synem Najwyższego. To jest bardzo ważne. Będzie Synem Najwyższego. Izraelita, kiedy usłyszał słowo najwyższy, wiedział wszystko. To był podniosły tytuł samego Boga. Dla nas może tak to nieostro brzmi, ale dla Izraelity słowo najwyższy to było coś, co przechodził ich dreszcz. I słyszy: on będzie Synem Najwyższego. Tak dla ciekawości.
Tylko jedna osoba w Nowym Testamencie, zwracając się do Jezusa, użyła tego tytułu. Czyli mówiąc do Niego, powiedziała: Synu Boga Najwyższego. Czy ktoś z Was wie kto? Zagadka. Czy ktoś z Was kojarzy, gdzie to mogło być? To było tylko raz w Nowym Testamencie. Widzę konsultacje. Ktoś chce podpowiedzieć? To była sytuacja bardzo ciekawa, bo powiedział to człowiek, który tego nawet nie mówił sam, bo to demony przez niego powiedziały. Opętany Gerazeńczyk. Tylko on użył tego w Nowym Testamencie, tego tytułu, ale to tak tylko jako ciekawostka. Kolejną rzecz, którą Maria usłyszała: da mu Bóg tron jego ojca Dawida. Też bardzo istotna sprawa, bo tron Dawidowy oznaczał po prostu królewską linię narodu żydowskiego. Dawid, jak wiemy, był takim tym archetypem, czyli tym pierwowzorem władcy Bożego ludu. W II Samuelowej czytamy, że jak było do Dawida powiedziane: i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Dalej usłyszała, że będzie on królował nad domem Jakuba. Dom Jakuba to jest cały Izrael. Jakub był ojcem 12 pokoleń, nie dwóch. Dlatego mówię dwóch, bo Izrael w tym momencie to są tylko dwa pokolenia. To już tylko jest pokolenie Beniamina i Judy. Ale tu jest powiedziane dla całego Izraela, dla domu Jakuba. I w końcu nie będzie mu końca. Temu królestwu nie będzie końca. Jak to mogło odnosić się do człowieka? Nie będzie końca. Żeby królestwu nie było końca, to nie jest możliwe, bo normalny człowiek żyje ileś tam lat i śmierć przerywa jego królowanie. Więc jeśli słyszy tyle rzeczy i nie będzie końca, to wniosek jest jeden. Urodzisz Mesjasza. Urodzisz Boga. Na ile ona to zrozumiała, trudno nam powiedzieć. Ale słuchajcie, zobaczmy na reakcję Marii, bo ona jest bardzo istotna. Pierwszy moment oczywisty, przestrach. Ale potem bardzo logiczne pytanie. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swoim cieniem. Dlatego też święte dziecko, które urodzisz, będzie nazywane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, która uważano za niepłodną, jest już w 6 miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Maria odpowiedziała: oto jestem, gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według swojego słowa. I anioł odszedł od niej. Bardzo logiczne pytanie. Maria doskonale wie, i to dla nikogo nie mogło być tajemnicą, że żeby być w ciąży, musi być do tego mężczyzna. Oczywiste. I ona logicznie pyta: no to jak? Skoro nie mam mężczyzny, nie współżyłam i póki co nie mogę, to jak to ma się stać? Odpowiedź jest taka trochę trudna do zrozumienia. Duch Święty stąpi na ciebie. Dalej te szczegóły są strasznie mgliste i tak naprawdę niepotrzebne. Bo wiecie, skoro Bóg mógł stworzyć życie w ogrodzie Eden, to może stworzyć życie w łonie Marii. I nie ma sensu dalej się nad tym zastanawiać. Ale wiecie, Maria musi być trochę przerażona tą sytuacją, konsekwencjami tej sytuacji. I anioł, jakby widząc to, daje jej znak. Bez prośby. Zachariasz prosił, Maria nie prosi, a otrzymuje znak. Pasterze, później będzie o nich mówił za którymś razem, też otrzymują znak. Pamiętacie, pasterze otrzymali znak, że zobaczą dzieciątko w pieluszkach w żłobie położone. A jaki tutaj jest znak? Ktoś się tutaj dopatrzył? Elżbieta. Elżbieta jest znakiem. To, że ta bezpłodna jej krewna, nie wiadomo dokładnie, jakie pokrewieństwo między nimi było, ale z racji różnicy wieku pewnie mogłaby być jej babcią. Znaczy pewnie nie była, tylko ja mówię, że mogłaby być z racji różnicy wieku. To był dla Marii znak. Dlatego, że tak jakby Bóg mówił: skoro dla Elżbiety mogłem sprawić cud, dla ciebie też go zrobię.
Skoro dla Elżbiety jestem wierny, to dla Ciebie też będę wierny i zatroszczę się o każdy szczegół. I tak też się właśnie stało. Ale moi drodzy, chcę, żebyśmy na chwilkę popatrzyli na tą sytuację i na postawę Marii, bo ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Maria rozumiała i znała konsekwencje. Ona w tym momencie była narzeczoną. Piękny status. Ale za moment, jeżeli odpowie tak, status jej się zmieni na pannę z dzieckiem. Koszmar. Po ludzku koszmar. Zwłaszcza w tamtych warunkach. Według prawa czekało ją najprawdopodobniej ukamienowanie. Gdyby nawet zachowała życie, to traci ukochanego. To traci praktycznie wszystko. Cała społeczność będzie ją uważać za nierządnicę. Jest przekreślona raz na zawsze. I zobaczcie, ona wie, że nikt jej nie uwierzy w to, co będzie mówić. Bo co ma powiedzieć? Ją będą oskarżać, wpadłaś z kimś, a ona powie, miałam widzenie anioła, nie? I kto w to uwierzy? Śmiechu warte. I ona miała dokładnie świadomość tego, że tłumaczeniem prawdy nie jest w stanie nic osiągnąć, bo w to nikt nie uwierzy. Zobaczcie, moi drodzy, ona nie miała czasu do namysłu. Ona nie mogła powiedzieć, drogi aniele, fajnie, to przyjdź jutro, ja ci dam jutro odpowiedź. Muszę to przespać, muszę to przemodlić, muszę się nad tym zastanowić, muszę z Józefem pogadać i dam ci odpowiedź. Nic takiego. To się działo tu i teraz i nie miała czasu na wielkie zastanowienia. Moi drodzy, tak po ludzku ona nie wiedziała nic. Czarna dziura przed nią. I zobaczcie, jaka musiała być jej relacja z Bogiem. Jaka musiała być jej zaufanie do Boga i chyba miłość do Niego, że ona tą czarną dziurę skacze. Nie wiedząc kompletnie nic, co dalej się może wydarzyć z nią. I odpowiada, niech mi się stanie według Twojego słowa. To jest niesamowite zdanie. Dlatego, że w oryginale greckim ono jest bardzo ciekawie oddane. To jest tryb tak zwany życzący. Bardzo rzadko w Grece spotykana forma czasownika, która wyraża jakby życzenie czy pragnienie. Co to znaczy? Moi drodzy, to chodzi o to, że ona nie godzi się po prostu z losem. Okej, Boże, jak nie mam wyjścia, jestem przyparta do muru, niech tak będzie. To nie tak. Właśnie inaczej. Pomimo wszystkich konsekwencji, które ją czekają, ona mówi w ten sposób. Panie, skoro Ty to mówisz, to nawet nie brzmi, to niech tak będzie, ale to ja tego pragnę. Widzicie tą różnicę? Jeśli Ty tak mówisz, to ja tego pragnę, to ja tego chcę. I to jest głębia. Ona mówi, ja pragnę wypełnić Twoją wolę. Nie, bo jestem przymuszona. Chcę. Pragnę wypełnić Twoją wolę bez względu na konsekwencje, które mnie mogą spotkać. Moi drodzy, to jest wielka lekcja dla nas. My w różnych sytuacjach wolimy cytować inne zdania. Wolimy cytować to zdanie z Biblii o obliczaniu kosztów. Jest takie zdanie, prawda? Jezus mówi, że kiedy chcemy wybudować wieżę, to oblicz koszty, czy wystarczy ci na jej dokończenie. To dotyczy czegoś innego. Jeżeli Bóg od nas czegoś oczekuje, jeżeli Bóg nas do czegoś powołuje, jeżeli Bóg coś do nas mówi, to mamy skoczyć w tą czarną dziurę, jak Maria, a nie zasłaniać się obliczaniem kosztów czy dam rady, bo to nie należy do nas. Izrael kiedyś zamiast wskoczyć do, w cudzysłowie, do ziemi obiecanej na rozkaz Boga, to wysłał wywiadowców. Mówiłem o tym jakiś czas temu. To jest właśnie takie obliczanie kosztów, czym je stać, czy dam rady. Ale to nie nasze siły są, prawda? To obliczanie kosztów to są nasze siły i to ma zastosowanie w innych okolicznościach. Ale w tej sytuacji
mamy postępować tak jak Maria, która niechże jest wzorem dla nas, kiedy nic nie rozumie, nic nie wie, ale ufa. Jest w stanie nie tylko zrobić, co Bóg chce, ale tego pragnąć i robić to z radością. Patrząc, kochani, na Marię, uważajmy na dwie skrajności. Skrajność jest zawsze zła, prawda? Więc uważajmy na obie skrajności. Jedna skrajność jest jakby promowana przez katolicyzm, gdzie jest oddawana cześć Marii, gdzie jest ona uwielbiana i to jest niewłaściwe. A druga skrajność, promowana bardziej przez protestantyzm, to jest lekceważenie jej. I też źle. Może bardziej w reakcji na to pierwsze, ale też źle. Gdybyśmy tak porównali, zestawili jej zachowanie, choćby z Zachariaszem, który nie miał wiele do stracenia, czy choćby z Abrahamem i z Sarą, to jej postawa naprawdę lśni jako wielki przykład dla nas. Historia biegnie dalej i spotykamy Marię, która chce odwiedzić Elżbietę. O tym mówi 30 werset i poniższe. W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła: błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony owoc twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Bo gdy twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana. Przeanalizujemy ten fragment. Maria wybiera się do Elżbiety. Nie wiemy dokładnie, do jakiego miasta. Biblia nie podaje, do jakiego miasta, więc trudno określić odległość. Znamy tylko krainę, więc jeżeli do tych bliższych granic tej krainy, to było około 70 kilometrów. Jeżeli do dalszych, to około 110, więc mniej więcej taką drogę miała do pokonania. Najprawdopodobniej wyrusza zaraz następnego dnia po objawieniu się anioła. Ciekawe, co rodzice na to, jak myśleli o tym jej zachowaniu, ale nie ma o tym mowy w Biblii. Moi drodzy, kiedy stanęła przed Elżbietą, była w ciąży zaledwie od kilku dni. To jest istotne. Czy sam pomysł pójścia do Elżbiety był sensowny, był logiczny, był dobry, właściwy? Jak najbardziej tak. Moi drodzy, Maria, pozostając w domu, u nikogo by nie miała wsparcia. Żadnego. A potrzebowała go bardzo. A u Elżbiety owszem. Zobaczcie, Elżbieta rozpoznaje od razu jej tajemnicę. Sama zresztą jest trochę w podobnej sytuacji, bo też jest w ciąży z kimś absolutnie wyjątkowym, czyli w przyszłości Janem Chrzcicielem. Poza tym była osobą starszą, bardzo doświadczoną, żoną kapłana, wiele lat służby, więc była doświadczona, jeśli chodzi o życie z Bogiem. Więc naprawdę mogła Maria u niej mieć wielkie wsparcie. A z drugiej strony, odwrotnie, Maria mogła być jej pomocą. To ostatni trymestr ciąży, kobieta naprawdę nie młoda, więc pewnie młoda osoba w domu bardzo się jej przydała. Ale przechodzimy do tego dziwnego powitania. Kiedy padły tylko pierwsze słowa powitania, Jan, który był jeszcze wtedy płodem, Biblia Warszawska mówi, poruszył się. Ten przekład ewangeliczny mówi, że gwałtownie się poruszył, a grecki oryginał raczej mówi, że podskoczył. Albo jeszcze inaczej, radośnie podskakiwał. Więc musiało to być mocno odczuwalne dla Elżbiety. I Elżbieta w tym momencie zostaje napełniona Duchem Świętym. I jak tutaj czytamy, donośnym głosem, więc myślę, że wykrzyczała to w głos, nie krępując się tam może sąsiadami,
to zdanie, które w takim hebrajskim ujęciu może brzmieć: jesteś najbardziej błogosławioną ze wszystkich kobiet. Moi drodzy, Elżbieta rozpoznaje przez pracę, przez objawienie Ducha Świętego coś, czego nie mogła rozpoznać, bo to były pierwsze dni ciąży. Przez moc Ducha Świętego ona po pierwsze, że rozpoznaje to coś więcej, nazywa Jezusa swoim Panem. Jezusa, który w tym momencie jest kilkudniowym zarodkiem jeszcze. Popatrzcie, jaka praca Ducha Świętego. Praktycznie taka jak zawsze. Czyli wskazuje na Jezusa. Czyli mówi prawdę o Jezusie i prowadzi do uwielbienia Pana Jezusa. Dalszy fragment to jest modlitwa, czy hymn, czy pieśń Marii. Nie będziemy już jej czytać ze względu na czas, nie będziemy analizować, choć też jest bardzo ciekawa. Powiem tylko kilka zdań o niej tak bardziej ogólnie, bez analizy tekstu. Ten tekst jest tak naprawdę zlepkiem, czy taką mozaiką tekstów starotestamentowych, psalmów i wiele innych miejsc. I co jest ciekawe, to przecież Maria była prostą wieśniaczką, prostą dziewczyną, a ten tekst według badaczy pisma jest absolutnie doskonale napisany, jeśli chodzi o styl w języku greckim. Zapisany jest w płynnej, eleganckiej Grece. Jeśli chodzi o treść, to jest bardzo głęboki teologicznie w takim hebrajskim ujęciu. Więc jest zagadką, jak powstał. Czy to naprawdę Maria? Bezwzględnie tak. Na pewno tutaj Łukasz nic sobie sam nie wymyślił. I na pewno musiał powstać znowu w inspiracji Ducha Świętego. Pytanie jest tylko, czy było to spontaniczne uwielbienie, czy ona po prostu miała czas na stworzenie takiej pieśni. W sumie obojętne to jest. Badacze się nad tym głowią, nie wiadomo po co. Ale jest jedna przesłanka, że to raczej musiało nie być spontaniczne uwielbienie. Dlatego, żeby nie przetrwało. Bo któż by go spisał? Maria na pewno nie, Elżbieta pewnie też nie. Więc raczej wydaje się, że to było pod natchnieniem ducha, ale w spokoju, może gdzieś po drodze na noclegu, albo może już tam u niej. Ten tekst, o którym mowa, on też przyjął nazwę Magnificat. To z łacińskiego jest od uwielbiać, wywyższać. Jak mówię, nie będę go analizował już, choć warto go sobie uważnie przeczytać. I Maria pozostaje u Elżbiety kolejne 3 miesiące. Prawdopodobnie do czasu narodzin Jana Chrzciciela. Tego nie wiemy dokładnie, ale no logika na to wskazuje, bo skoro czas się pokrywa, to logika wskazuje, że chyba została do czasu porodu i najprawdopodobniej do czasu tego święta obrzezania. No dobrze, 3 miesiące przemknęły, 3 miesiące urlopu, 3 miesiące oazy, wsparcia, trzeba wracać. A to łączy się z kłopotami. A to łączy się niestety z wyzwaniem wielkim. Bo musi wrócić do domu, musi wrócić do Nazaretu, musi spotkać się z Józefem, musi powiedzieć prawdę. Ale wiecie co? Bóg szedł przed nią. I wszystko załatwił. Prawda? Bóg szedł przed nią i torował jej drogę. I niechże to jest dla nas pociechą, że kiedy mamy wyzwanie, a jesteśmy z Nim, to On naprawdę idzie przed nami. To On idzie przed nami i toruje nam drogę. I te rzeczy, o które możemy się bać, idziemy, a okazuje się, że już to jest pozałatwiane. Prawda? Myślę, że 90% siedzących na tym miejscu już to przeżyliście. Źle mówię. Przeżyliśmy. Już to przeżyliśmy, że tak to naprawdę jest. Ale na razie Marię zostawmy. Zajmiemy się tą sytuacją następnym razem. Dlatego, że biblijny tekst, a mówiłem, że pójdziemy chronologicznie, zwraca uwagę teraz na narodziny Jana Chrzciciela. Dla czynności czasu już nie odczytuję tych fragmentów, tylko troszeczkę skomentuję.
To wywołało oczywiście duże poruszenie w tej górskiej krainie, małej mieścińce. Jakąś sensację, ale przypuszczam, że taką sensację z życzliwością. Myślę, że wiele sąsiadów też troszczyło się o swoją przyjaciółkę Elżbietę, zwłaszcza, że przecież to nie był wiek do rodzenia. Ale kiedy nastąpił poród, minęło 8 dni, zwyczajem żydowskim święto wielkie w domu, chwila obrzezania dziecka. Ten znak, jak wiemy, był już dany Abrahamowi, znak przymierza z Bogiem, znak, który, no może jeszcze oprócz obrzeski, stał się takim znakiem identyfikujący Boży lud. Po tym się rozpoznawało Żydów, prawda? Że byli obrzezani. No i wszyscy goście, wszyscy przyjaciele, wszyscy, którzy przyszli na to święto, mówią o dziecku Zachariasz, bo taka była tradycja. Nie wiem, czy dokładali Zachariasz junior, czy nie, ale taka była tradycja, a matka protestuje. Czego nie mogli zrozumieć, jak to jest. I w końcu kazano ojcu zadecydować, jak ma mieć na imię. Podano mu tabliczkę. Prawdopodobnie w tamtych czasach posługiwano się takimi drewnianymi, niedużymi tabliczkami. Coś chyba w formacie między A5 a A4, pokryte cienką warstewką wosku, żeby można było pisać, ścierać, pisać znowu. I Jan na tego rodzaju kartce, w cudzysłowie, pisze te słowa. Jan jest jego imię. No i spór zakończony. Otrzymał imię Jan. I potem następuje werset 67 i kolejne. I tu mamy kolejną pieśń. Pierwsza pieśń to był ten magnifikat Marii. Tutaj mamy pieśń, którą śpiewa pod natchnieniem ducha Zachariasz. Ten hymn otrzymał nazwę Benedictus i znowu jest on pełen nawiązań do Starego Testamentu. Jest on pełen, tak jak w poprzednim przypadku, wiele fragmentów ze Starego Testamentu ma tutaj swoje zastosowanie, a również też wiele wskazuje na wiele proroctw, które zostały właśnie w tym momencie spełnione. Ale chciałbym zwrócić uwagę na werset, który to rozpoczyna, 67. Mówiłem już o tym w czasie postu i modlitwy na jednym z wieczorów. Według nowszego tłumaczenia ten tekst brzmi tak. Wielbiąc Boga, Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować. Warszawska Biblia nie podaje tego w ten sposób, ale bardzo mi się podoba to ujęcie. Wielbiąc Boga, Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował. Mieliśmy w naszym zborze czas jakiś temu taki nacisk na modlitwę o chrzest w Duchu Świętym. Wiele się modliło, nie każdy przeżył. I moje pytanie jest, czy nadal walczysz? Czy odpuściłeś? Czy to jest tak, że tylko wspominasz? Panie, no dobrze by było. Czy to jest walka? Czy to jest determinacja? Boże, daj mi. Zachęcam. Jeżeli to zostało uśpione, wracajmy. Bo to Bóg ma dla nas, ale da nam pod tym warunkiem, że nam na tym będzie zależeć. Ale tak jak mówiłem wtedy na modlitwie, niech to jest w tej atmosferze, wielbiąc Boga. Wielbiąc Boga, Zachariasz został napełniony Duchem Świętym. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego sobie życzy serce Twoje. Rozkoszuj się Panem i może w tej atmosferze da Ci tego, czego pragniesz. I zakończę dzisiaj na wersecie 80. A dziecko, chodzi o Jana Chrzciciela, rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. I tak jednym zdaniem można streścić 30 lat życia człowieka. No tak, bo to obejmuje około 30 lat, jednym zdaniem. Naprawdę Biblia jest tajemnicza, jeśli chodzi o ten okres życia Jana. Później od jego wystąpienia, to już owszem, wiele wiemy. Ale ten okres jest bardzo mglisty, bardzo zatajemniczy. Naprawdę niewiele wiemy. To, co teraz powiem jeszcze przez 2 minuty,
opiera się na absolutnych przypuszczeniach. Nawet nie ma żadnych pozabiblijnych, historycznych przesłanek. Ale jest pewne prawdopodobieństwo. Otóż czytamy w tym tekście, który przeczytałem, że przebywał na pustyni czy na pustkowiu aż do czasu wystąpienia. A więc nie od czasu, potem też, ale wcześniej też. Od jakiego wieku nie wiemy, ale na pewno przed swoim wystąpieniem przebywał na pustyni, czyli prowadził życie ascety. Więc to prowadzi na ślad, że mógł być członkiem wspólnoty z Qumran. Qumran to taka malutka osada, znana w dzisiejszych czasach z tego, że odnaleziono tam rękopisy. Każda wycieczka, taka poważniejsza wycieczka do Izraela, tam zahacza o to miejsce. Myśmy mieli tą łaskę też tam być w tym miejscu, widzieć tą grotę, tą jaskinię, gdzie odnaleziono te rękopisy. Ale w tamtych czasach, kiedy Jezus i Jan żyli, była siedzibą, czy tam tworzyli, czy pracowali stronnictwo Essyńczyków. I prawdopodobnie to stronnictwo go adoptowało. Należy przypuszczać, że został wcześniej osierocony, choćby z różnicy wieku. Skoro rodzice byli dobrze po 60 albo w granicach 80 w momencie jego urodzin, no to wielkie prawdopodobieństwo jest, że został osierocony w młodym wieku i jest możliwość, że rzeczywiście to stronnictwo go przygarnęło. Wskazuje na to właśnie późniejszy styl jego życia, czyli właśnie to przebywanie na pustyni, na pustkowiu. I tyle, co możemy powiedzieć w formie bardziej przypuszczenia o tym wczesnym okresie życia Jana. Następnym razem przechodzimy już do rozdziału drugiego, który zatytułowany jest Narodziny Jezusa. Niech was Bóg błogosławi. Amen.